Szanowni Państwo, jedną z takich artystek, która tutaj wystąpiła kilka lat temu, była pani Małgorzata Pawłowska. Małgosia Pawłowska, bo jakoś to Małgorzata mi nie przychodzi, bo jest tak miła, tak sympatyczna, tak wspaniała, tak ładna i taka zdolna. I teraz też już jest artystką śpiewającą na scenach międzynarodowych. Jest nawet etatową solistką śpiewającą główne role na scenie opery w Zwickau w Niemczech. Ale któregoś dnia zadzwoniła, że tak by chciała to wystąpić, bo darzy taką sympatią, a i my ją darzymy ogromną sympatią. Zaproponowałam, że będziemy mieli taki wieczór operowy. Zaproponowała Eugeniusza Oniegina, ale po paru dniach i w tej atmosferze straszliwej katastrofy, która się toczy w tej chwili, nazwiska nawet takich wielkich, wielkich twórców jak Czajkowski czy Puszkin, autorzy tej opery, też się jakoś kojarzą nie najlepiej z różnych względów, jak Państwo wiecie. I odeszliśmy od tego pomysłu. Trzy dni potem nasza Małgosia Pawłowska dzwoni i mówi: napisałam coś nowego. Ja nawet się nie pytałem, co teraz Państwo zobaczą. Czterech artystów, będzie tam sopran, mezzosopran, tenor i baryton i pianistka. Wszystko macie Państwo napisane w programach, ich notki biograficzne, nie będę tutaj zanudzał. Życzę Państwu miłego wieczoru. Pierwsza część, później przerwa, później rozmowa z panem dyrektorem Pietrasem, krótka, i druga część. Mam nadzieję, że Państwo wejdą w ten świat opery troszeczkę, nawet chcąc spopularyzować w takim tonie troszkę komediowo-kabaretowym, ale ta kwintesencja, to, co jest najważniejsze, a więc czar utworów operowych, które powinniśmy znać, a dlaczego powinniśmy, pan dyrektor nam wytłumaczy. Zostawiam Państwa sam na sam z tą wielką sztuką, tą wysoką sztuką, jaką jest właśnie sztuka operowa i arie. Miłego wieczoru. Powrócić. Ja już byłam tutaj, wydaje mi się, 2 czy 3 lata temu i oczywiście obiecywałam sobie, że jak wejdę, nie zacznę się stresować. Oczywiście nie udało się, więc już jestem po prostu w ekscytacji, ale muszę też powiedzieć, że panuje taki stereotyp, że wokaliści, że szczególnie śpiewacy operowi nie są najbardziej, powiedzmy, elokwentnymi ludźmi. Ten stereotyp jest czasami krzywdzący, czasami nie, ale różnie to bywa. Zresztą jak w każdym pewnie zawodzie. No ale, drodzy Państwo, byłam tutaj i kiedyś liczyliśmy ten czas od narodzin Chrystusa, a teraz mam wrażenie, że zmieniliśmy tak jednak skalę i teraz liczymy czas od pandemii. Czy rok przed pandemią, 2 lata przed pandemią, tam słyszę, że ktoś się śmieje. Można się śmiać, integracja z publicznością jak najbardziej. Jeśli ktoś czuje, że po prostu w tym momencie musi sobie krzyknąć, czy nie wiem, przyjść tutaj zatańczyć, ja zapraszam. Zapraszam, proszę bardzo, be my guest. Zapraszam, tam ktoś krzyczy, ja oczywiście nie słyszę, bo jestem troszeczkę głucha, ale zapraszam serdecznie. Jeśli ktoś ma takie marzenie, żeby wystąpić, zapraszam. Ja również chciałam powiedzieć, że ja lubię gadać. Uważam też osobiście się za królową dygresji. Ja nie mam z tym problemu. Jakby ja gadam, zatracam temat, potem wracam, czasami nie. Czasami jest ten drugi temat, trzeci, dziesiąty. Ja
nie mam z tym problemu. Więc jakbym całkowicie już odbiegła od tematu, no to wtedy zrzućmy faktycznie to na karb tego stereotypu o wokalistach. I tego, że ja po prostu jestem w bardzo dużym stresie. Ale drodzy Państwo, ja byłam tutaj ostatnio 2 lata przed pandemią, czy tam rok. Wtedy like a diva, teraz... No ci specjaliści od PR-ów powiedzieliby, tprnij w to, idź w to. Wtedy like a diva, teraz diva. Jakby ja jestem w drodze, jestem cały czas w drodze. Robię te kroczki, ale czasami trudno mi jest o ten mój własny PR zadbać. Ale od tego mam, drodzy Państwo, agenta. No i mój agent jest naprawdę wspaniałym agentem. Tak wspaniałym, że już od 3 lat pisze, że ja mam 25 lat. Okej. Moglibyśmy iść dalej, pójść przykładem niejakiej pani Małgorzaty Rozenek, czyli perfekcyjnej pani domu. Ja też jestem Małgorzata. Jestem mniej perfekcyjną panią domu. Czasami w ogóle, ale staram się. No i według rzetelnego źródła, jakim jest portal plotkarski pudelek.pl, no nie żebym ja, prawda, czytała tego pudelka, no tam czasami, wiecie Państwo, pojawi się ten link w internecie, tak klik, i człowiek sam nie wie, jak się tam znalazł, prawda? Odkrywa koniec internetów i wchodzi na tego pudelka. I według tego niezwykle rzetelnego źródła, ta pani od kilku czy tam powiedzmy nastu lat odejmuje sobie ileś tam lat, prawda? I ja mam wrażenie, że ja po prostu idę jej krokami. Ja idę za nią i za, nie wiem, te 15 lat ja zbliżę się do 30. Ja nie mam nic przeciwko, jakby ja jestem z tym okej. I mój agent tak dba o ten mój PR, ponieważ, jak już powiedziałam wcześniej, no ja jestem takim, można powiedzieć, Januszem biznesu i Januszem PR-u, że ja tak nie radzę sobie. Nie radzę sobie w tych kwestiach, ja potrzebuję ludzi od tego. Ja wychodzę jakoś, gadam ploty, jakieś bzdury, prawda, te duby smalone to jestem ja. Coś zaśpiewać, zatańczyć, ja z chęcią, jasne, ja tak. Ale żeby zadbać o ten swój interes, to... To ja tak średnio. No ale w każdym razie ten mój agent, za każdym razem oprócz tego, że pisze, że mam 25 lat, pisze również, że ja przygotowuję się do partii Elzy w Lohengrinie Wagnera. Faktycznie tak było, ale tak jak już wspomniałam, wypadła nam pandemia. Trudno było przeoczyć ten fakt. Nie przeoczyły tego również teatry niemieckie i odwołały tę produkcję nie raz, a 2 razy. A co tam Pawłowska wytrzyma, nie? No, mam nadzieję, że nie dojdziemy jednak do tego wyniku polskiej reprezentacji z Belgią. Ile to było? 5-0? 5-1? Coś? Był tam jakiś honor? Nie wiem, coś? Coś takie. 5-1, tak? No. 6-6. No, super. Nie, ja już bym zatrzymała się na tej dwójce. I tak, no ale drodzy Państwo, wróciłam. Jak już ustaliliśmy, diva to be nadal. Ale wróciłam ja i wróciłam nie sama. Wróciłam z moimi znakomitymi znajomymi, moimi kolegami, moją w zasadzie koleżanką i 2 kolegami. I oczywiście ja mogłabym teraz powiedzieć, że no to są artyści światowych scen, światowej sławy. No, jakby jeszcze nie. Ale no, to jest taki top of the top polskiej młodej sceny muzycznej. Także taka śmietanka, taki crème de la crème młodego pokolenia. To jesteśmy my. I przypuszczam, że ja nie jestem jedyną, która wiecznie będzie miała 25 lat, że oni pewnie też, bo oni, no nie wypominając, są starsi ode mnie. Więc no, oni pewnie już mają te tam 26, 7, 8, a ja... Już 3. rok, 25. Ale drodzy Państwo,
Ja wróciłam. Wróciłam, teraz również wracam do puenty, do jakby tego głównego nurtu mojej wypowiedzi, którą zatraciłam 50 zdań temu, ale wracam do tego głównego nurtu. Drodzy Państwo, uważam, że to będzie miejsce na brawa, bo ja myślałam, że to się nigdy nie wydarzy. Dostałam angaż w Niemczech. Boże, Boże, dziękuję. Państwo jesteście tacy mili. Ja nie spodziewałam się, że tutaj będą jakieś brawa. Boże, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście jeszcze chciałam powiedzieć, że jeśli Państwo nie będziecie czegoś słyszeć, czy coś będzie niezrozumiałe, bo ja, prawda, zatracę się w tę moją nadruchliwość, to proszę wtedy... No, nie machać ręką, bo ja tu nic nie widzę, ale można krzyknąć, że Gosia, nie słychać. To ja wtedy tak uspokoję się i będzie lepiej. No ale w każdym razie, drodzy Państwo, będę dzisiaj dbać o PR również moich kolegów i dzielić się tym moim szarym, smutnym, teatralnym żywotem. No i tak jak mówiłam, no to moje doświadczenie wynika... z doświadczenia na rynku niemieckim, bo w Polsce nadal nic nie zaśpiewałam. W Polsce nadal jestem nikim. No, tak to... Och, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To jest bardzo przyjemne nikim, dlatego bardzo się cieszę, tak jak mówię. No, ale zdobyłam to doświadczenie, Idę tymi kroczkami do przodu. Można powiedzieć, że powodzi mi się, ale... Ja nadal czekam na te kokosy, na te mityczne kokosy, na ten mit o tych bogatych śpiewakach operowych. Tych, co to się wożą tymi Porschami, tymi Lamborghiniami, tymi. No, ja jestem na etapie Forda Fiesta. Więc tak, no to jest bardzo ładny samochód, bardzo ładny, nie zawiódł mnie odpukać, nie wiem, czy tutaj mamy coś drewnianego, mamy, ja odpukam na wszelki wypadek. No więc jestem na etapie Forda Fiesta, drodzy Państwo. No ale w każdym razie, drodzy Państwo, ja przyszłam się tu dzielić tym moim smutnym, teatralnym żywotem. Mogłabym oczywiście powiedzieć, co tam w tej Polsce, kto tam, z kim tam, co tam... Ten, bo to widać po tych obsadach, ale nie będę się na ten temat wypowiadać. Ja powiem tylko o teatrze niemieckim. I w każdym tym niemieckim, szanującym się lub nie szanującym się również teatrze operowym, struktura wygląda tak, że na czele tego teatru jest tak zwany intendant. To jest człowiek u władzy, to jest dyrektor dyrektorów, ktoś, kto zarządza, zatwierdza, organizuje. I to jest, drodzy Państwo, taki nie tylko jeden, ale dwóch panów Andrzejów tutaj, bez których mnie by tutaj nie było. Uważam, że to jest miejsce na brawa. Nie byłoby mnie, bo byłabym nadal, prawda, taką smutną dziewczynką siedzącą w Niemczech. No ale umożliwiono mi powrót, więc oto jestem. Drugą bardzo ważną osobą jest tak zwany Generalmusikdirektor, czyli generalny dyrektor muzyczny, nazywany również czasami tak pieszczotliwie Generalmusikdiktator. Tu nie będę tłumaczyć, wszyscy wiedzą, o co chodzi. To jest taki dyrygent dyrygentów, król pulpitu, pianista pianistów. I dzisiaj naszą królową pianistów, królową pulpitu jest Małgorzata Szymańska-Sadlakowska. Jest jeszcze taka trzecia osoba,
która jest takim dyrektorem artystycznym i odpowiada za reżyserię, za powiedzmy jakieś tam sprawy obsadowe, też organizacyjne. To jest taki dyrektor cyrku. I to dzisiaj jestem ja. Dziękuję bardzo. No nie spodziewałam się, że Państwo będziecie tacy mili, że Państwo tak będziecie oklaskiwać, ale zachęcam. Zachęcam. My jesteśmy łasi na komplementy, jesteśmy łasi na adoracje. Także jak ktoś ma ochotę krzyknąć tak, wydać taki jęk zachwytu, okej. No ale ja tak gadam i gadam, a ja nie wiem, może ja bym zaśpiewała coś. Tak, już nie gadaj, babo, zaśpiewaj coś. No więc, drodzy Państwo, ja tutaj po prostu bardzo Państwa szanuję, dlatego ja będę się tak zwracać pieszczotliwie do Państwa. Drodzy Państwo, jeśli ktoś już tutaj mnie zna, wie, że takim leitmotivem, takim motywem przewodnim życia śpiewaków operowych jest również dbanie o linię. Ja muszę dbać o te linie, faktycznie tam sprawdzają, co ja tam jem, prawda, to jest nieustanne. Ja muszę dbać, żeby ta linia nie była zbyt wyraźna, tylko żeby ona była taka, prawda, zakamuflowana. No więc ja się staram, dbam o linię, ale jedno się zmieniło. Ja teraz nie muszę już tylko marzyć, ja mogę dbać o te linie śpiewając Wagnera. Śpiewać Wagnera, nie? Nie będziemy cały wieczór śpiewać Wagnera, no bo to jest jednak długie.
Ja bardzo lubię Wagnera. Ja w ogóle lubię ten ciężki kaliber muzyki klasycznej. Im bardziej psychopatyczne są te arie, no to ja lubię. Ja nie lubię, jak tam jakieś tam błe, to ja nie lubię. Ja nie lubię, ja potrzebuję emocji, ja potrzebuję ekscytacji, potrzebuję intrygi. Ja lubię, jak coś się dzieje. Ja lubię. No więc, drodzy Państwo, niestety nie wszyscy mają tak jak ja. Na przykład moja mama, która nie wypominając spóźniła się dzisiaj. Mama, możesz pomachać. Moja mama spóźniła się dzisiaj, ponieważ był korek na autostradzie, więc jeśli ktoś jeszcze się spóźnił, to pozdrawiam serdecznie. Ale w każdym razie moja mama na przykład woli Mozarta. No, ja z tym Mozartem... Ja wiem, są ludzie, którzy lubią Mozarta. I ja mogłabym też powiedzieć, tak, ja też lubię Mozarta. Ja szanuję, ale to nie jest coś dla mnie, ja muszę przyznać. Ale drodzy Państwo, jeśli spojrzymy teraz w program, to tam jest napisane aria niespodzianka. Mogłabym oczywiście brnąć w to i powiedzieć, że to również będzie niespodzianka dla mnie, nie. Nie. Ja wiem, co będzie teraz. I teraz to jest miejsce przewidziane na tak zwaną integrację z publicznością. Tak, ale to nie będzie tak, że ja nagle wyciągnę kogoś na środek i powiem, gadaj tu no o operze. Co tam wiesz? Jakie tam daty? A? No jakby ja nie jestem taka, ale jak Państwo zauważyliście i jak ja powiedziałam, ja lubię gadać. Ja lubię gadać, więc ja rozumiem, że ja nie jestem jedyną osobą, która lubi gadać. Ja dam się Państwu teraz wyżyć. I oczywiście moglibyśmy zrobić tak, jak na przykład w tym programie Jaka to melodia, prawda? Po jednej nutce, po dwóch, po trzech. Ale no nie zrobimy tak. Zrobimy tak, że ja powiem Państwu trzy podpowiedzi i wtedy Państwo zaczniecie krzyczeć, co to jest, że to Boże, może to, może to tamto. A? Wszyscy rozumiemy reguły? Nie, no dobra. Nie no, jakby... A można nie rozumieć. W każdym razie, kto będzie krzyczał, to będzie krzyczał. Jak nie, również szanuję to. Ja po prostu nie lubię sobie siedzieć cicho i czuć się jak na matematyce w szkole. No więc, drodzy Państwo, pierwsza podpowiedź jest taka, że to jest partia kobieca. No i ktoś może powiedzieć, no głupia, no przecież chyba widać, nie? Widać, że baba. No, jakby... Jak ktoś mnie już zna, to wie też, że ja czasami jestem jak taka małpa w cyrku. I że dla mnie to nie ma różnicy, czy to jest, prawda, Halka, czy to jest Skołba, czy to jest Madonna. Ja jestem okej. Ja jestem człowiekiem bez zasad, ja zaśpiewam. Ja nie mam z tym problemu, ale pierwsza podpowiedź, partia kobieca. Druga podpowiedź, to jest, drodzy Państwo, taka heroina. I ja nie mam na myśli tej substancji, którą ludzie się odurzają, prawda? No, ja pracuję w teatrze, a nie w korporacji. Ja nie wiem, co to są owocowe piątki, czy nie wiem, kokainowe poniedziałki, to ja nie wiem. Ja nie wiem, ja pracuję w operze, także heroina, chodzi tutaj o taką wspaniałą bohaterkę. Czyli pierwsze, kobieta, drugie, bohaterka, taka dramatyczna, może być histeryczna, może być. I trzecia podpowiedź, to nie jest partia z opery polskiej, czyli jakby Halka już odpadła. To nie jest aria z opery polskiej, tylko jest to bohaterka z kraju kwitnącego spaghetti. Dokładnie, drodzy Państwo. I oczywiście ja szanuję, gdyby teraz ktoś krzyknął Królowa Nocy! No, ta noc...
noc jest jeszcze zbyt młoda na królową nocy. Ale drodzy państwo, skoro ma być heroina, no to przecież nie będę w stroju do fitnessu śpiewać heroiny, no na miłość boską, prawda? Ja tutaj całkiem przypadkiem zarzucę sobie taką pierwszą, lepszą, nie wiem, szmatkę, którą tutaj całkiem przypadkiem znajdę, a państwa zachęcam do rzucania propozycji. Co to będzie za aria? Zachęcam. Proszę bardzo, a ja idę po szmatkę. Aida! Coraz bliżej, ale nie. Kto da więcej, kto da więcej? No. No dobra, powiem tak, na razie nikt nie zgadł, dlatego ja zaśpiewam i potem albo będziemy kontynuować, albo ja po prostu powiem. Dziękuję. I dziękuję bardzo. Och Boże, no nie spodziewałam się, nie spodziewałam się. Tak. Boże, teraz mam taki ten długi tren, więc teraz muszę takie większe kółka robić, że nie mogę tak sobie ten, tylko muszę takie kółko zrobić. Taka będę teraz jeszcze bardziej, prawda, rozwiązła, jeśli o to chodzi. Drodzy państwo, dokładnie tak jak mówiłam, jest ta kadra zarządzająca, ale to nie są wszyscy, którzy pracują w teatrze. Na zapleczu jest dużo więcej ludzi. Są panowie odpowiadający za nagłośnienie, za oświetlenie. Brawa. (Klucz)
Jest też pełno osób, na przykład w pracowni krawieckiej. Są też osoby odpowiadające za budowę scenografii. Tych ludzi jest naprawdę pełno. I są też takie zwykłe robole. I tu mam na myśli śpiewaków. Ja jestem jednym z roboli. I każdy szanujący się teatr potrzebuje takiej śpiewaczki, takiej solistki, sopranistki do śpiewania głównych ról. No i no, teraz zadbam o swój PR, to jestem ja, ale nie wiem, czy państwo znacie takie powiedzenie nastolatków, które brzmi: za hajs matki baluj. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że ktoś zna, tak? No, drodzy państwo, w teatrze jest tak, że my jesteśmy wszyscy biedakami oprócz jednej osoby. Tą jedną osobą jest nasz amant, tenor. U nas w teatrze to powiedzenie brzmi: za hajs tenora baluj. Przyjdzie ten tenor, zaśpiewa górę i już są wszyscy szczęśliwi, prawda? Wszystkie te melodie, które ludzie znają, to są zwykle arie tenorowe. No nie rozumiem, no ale tak to jest. I drodzy państwo, my mamy tenora. Możemy być biedakami, ale stać nas było na tenora jednego. To nie jest zwykły tenor, to jest tenor eksportowy. To jest tenor z Chin i nie jest to taki, co był na wakacjach w Chinach, tylko to jest chiński tenor z Chin. Tak. No o tym mówiłam. Jeszcze nie przyszedł, a ludzie już klaszczą. Śpiewa człowiek toskę. To była toska, zapomniałam powiedzieć. No więc, drodzy państwo, ja śpiewałam i co? No i nic.